właśnie. Czego świadkami tutaj dzisiaj jesteśmy? Skąd tyle dzieci w ogóle tutaj? To są nasze dzieci ze świetli środowiskowych, ale również dzieci z osiedla, które zaprosiliśmy na podsumowanie lata. Co roku organizujemy taką imprezę, co roku chcemy pokazać, w jaki sposób dzieci ze świetlicy uczą się i bawią, ile mają atrakcji w ciągu lata. I tą, że tak powiem, te atrakcje również przenosimy na nasze lokalne tutaj dzieci, na dzieci z osiedla, na którym nasza świetlica jest. Także są, jak widać, mamy z dziećmi, babcie z dziećmi i staramy się wszystkich zachęcić do udziału w naszych zabawach, ale również i do udziału w późnych zajęciach świetlicowych, które są przez cały rok. Dzisiaj 24 sierpnia, no do końca wakacji został jeszcze tydzień, do końca lata ponad miesiąc. Chcecie Państwo wygonić te lata od nas tak szybko? Lata nie chcemy wygonić, jak Pan widzi, pogoda zaczyna nam sprzyjać, natomiast rok szkolny jest tuż, tuż. My mamy ofertę nie tylko zabawową, ale również wspierania w nauce. Nasze świetlice środowiskowe pracują przez cały rok i jest to takie, chcemy, aby nasze dzieci weszły bez bólu w nowy rok szkolny, żeby się wyszalały, powspominały, otrzymały jeszcze atrakcyjne nagrody i żeby miło wspominały lato, wakacje. Jakie atrakcje dzisiaj dla dzieciaków przygotowane? No, mamy najróżniejsze konkursy z nagrodami, mamy najróżniejsze atrakcje. Mamy tutaj w udziale Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który będzie przygotowywał do wspaniałej imprezy, która się odbędzie za dwa dni, gdzie będzie można zdobyć na przykład główną nagrodę rower. Ten ośrodek wspiera nas przez kilka lat już ostatnich. Mamy policję, która nas wspiera, będzie znakowanie rowerów. Są konkursy najróżniejsze plastyczne i konkursy sprawnościowe, gdzie przygotowaliśmy również nagrody. Wspiera nas zespół Amados, który gra nam bezpłatnie. Wspierają nas najróżniejsze właśnie instytucje, pokazując również na przykład Polski Związek Wędkarski, państwo, którzy wystawili tutaj zjeżdżalnie. Tych atrakcji jest tutaj na tym placu dosyć dużo. Powiedz mi, czym zajmowałeś się w te wakacje najczęściej? W te wakacje, no to lubię robić origami, więc różne rzeczy robiłem. I co takiego zrobiłeś z origami? Znaczy, ja robiłem różne, na przykład kusudane, inne rzeczy, które tutaj nie, no, tutaj akurat nie ma, a ten łabędź to jest techniką modułową zrobione. Takie małe kawałeczki się nakłada na siebie, odpowiednio się nakłada. I wtedy wychodzi taki łabędź, jeszcze odpowiednie kolory i różnie, i tak to wychodzi. Umiałbyś coś takiego zrobić? To zbyt trudne dla ciebie jeszcze. Raczej jeszcze nie wiem, raczej jeszcze takich rzeczy właśnie... Składać umiesz. Składać umiem, tylko bym musiał najpierw zobaczyć, jak się takie robi, te kawałki. Ale słuchaj, bo ja tak słyszałem, że takie origami to bardziej dla dziewczyn jest, a nie dla chłopaków. Naprawdę? No tak mówią. No mi to nie doszło na przykład. Czyli ty nie uważasz tak wcale? Nie. Mi się na przykład bardzo podoba, choć jestem chłopakiem. Okej. Czy wolisz origami grać w piłkę? No, w moim przypadku tak. Ale ładnie wyszło. Fajne zdało mi się. Zrobię jeszcze raz.